będzie budżet inwestycji w drogę, w drogi i oświatę. To są główne kierunki wydatków. Budżet rośnie rok do roku. Mamy do wydania prawie 1 700 000 000 zł. Rosną dochody budżetu miasta również. Pozwólcie Państwo, że w szczegółach to przedstawimy. Dochody budżetu szacujemy na około 1 450 000 000 zł. To są dochody, ogółem to będą dochody na 1 530 000 000, bo mówimy jeszcze o tych zewnętrznych pieniądzach, przychodach, które trafiają, dochodach majątkowych, stąd ta większa kwota, o której mówimy. Wydatki, tak jak mówiłem, 1 689 000 000 to jest planowane na tą chwilę. Jak Państwo wiecie, stopień zaawansowania budżetu zależy też od tempa samych inwestycji, więc ten budżet w tej chwili jest budżetem, który, jak przypuszczam, jak pod koniec roku będziemy Państwu relacjonować jego realizację, to będzie budżetem bardziej zrównoważonym. Tak zakładamy, ale szykujemy się, co Państwo już znacie, na raczej trudniejszą wersję budżetową, bo łatwiej z pewnych rzeczy się wycofać albo zareagować na trudną sytuację, niż budować chóro optymistyczny budżet, szczególnie pod kątem dochodów budżetowych. 1 689 000 000 wydatków bieżących. To jest ta kwota, która będzie realizowana. Jesteśmy w takim momencie, w którym, jak wiecie Państwo, rozpędzają się te środki z Krajowego Programu Odbudowy, więc my ich jeszcze w budżecie nie widzimy tak wprost, chociaż w części już są, pokażę gdzie, więc zobaczymy, czy będzie jeszcze szansa pozyskania dodatkowych pieniędzy. Na razie ich nie wprowadzamy, żeby nie na wyrost nie zapowiadać czegoś, czego nie zrealizujemy. Same inwestycje. 213 000 000 zł, to jest takie zbiorcze zdjęcie tych inwestycji. Mówiłem o oświacie, mówiłem o drogach, ale chcę też zwrócić uwagę na to, co zapowiadaliśmy, pakiet wydatków na rodzinę, szczególnie na rodziny zastępcze. Po uzgodnieniach z radnymi, tak jak mówiliśmy, nie warto przesadzać z wydatkami w jednym kierunku. Mam tu na myśli wydatki w opiekę żłobkową. To już jest sytuacja ustabilizowana. Jest wsparcie państwa w postaci równej dotacji 1500 zł na dziecko, które jest w żłobku. Stąd my pieniądze, które miasto do tej pory dysponowało na te zadania, przekierowaliśmy na zadania związane z pieczą zastępczą. Chcemy zwrócić się do tych dzieci, które nie mają opieki rodziców albo ta opieka rodziców nie jest wystarczająca z różnych powodów, zwiększyć to wsparcie. To, co najważniejsze, wzrost wynagrodzenia świadczeń dla rodzin zastępczych. To jest 2 700 000 zł. Są też wydatki na usamodzielnienie się dzieci. To są te dzieci, które wychodzą z domów dziecka na to, żeby się zagospodarować. Również chcemy na to dodatkowe pieniądze przeznaczyć, żeby dać im łatwiej, choćby na przykład w postaci dofinansowania do studiów. O tym również myślimy, prawda, bo 18-latek wychodzi, w życie dorosłe trafia, no ale musi się mierzyć często bez wsparcia rodziny z tymi samymi wyzwaniami, przy których pozostałe dzieci takie wsparcie, już dorosłe dzieci, ale studenci na przykład takie wsparcie mają. Na to ma docelowo pójść 17 600 000 zł, czyli bardzo duży pakiet. Czy budowa akwaparku w przyszłym roku się zacznie? Raczej nie przypuszczam. Z tego względu, że nawet jeżeli będziemy ogłaszać przetarg, to ten przetarg będzie trwał parę miesięcy, więc raczej tej inwestycji nie zaczniemy. To nie jest zmarnowany teren, tam jest stadion piłkarski, który będzie dalej pełnił funkcję piłkarską. Rozpoczniemy jego rozbiórkę dopiero przy budowie akwaparku, więc tam mogą grać drużyny juniorskie. Jakieś inne mecze pucharowe się mogą odbywać, może kobieca drużyna piłkarska też tam zagra, kto wie. 7 300 000 na budżet obywatelski w przyszłym roku, tak szacujemy, to jest ten procent dochodów. No i fundusz odbudowy w przyszłym roku, tak jak zgodnie z deklaracją, będziemy starali się ruszyć z pomocą dla gmin, które były dotknięte powodzią, i rzeczowe, już rzeczy możliwe, majątkowe do wykonania pieniądze wydać, bo do tej pory poszły te pierwsze pieniądze na ten pierwszy rzut z pomocy. Jeżeli chodzi o kwestie dochodów bieżących, to przede wszystkim zmieniły się tutaj wartości, które wpłyną do budżetu miasta w zakresie udziału w podatku PIT. Tutaj mamy wzrost o 338 milionów złotych, natomiast CIT nam spada w stosunku do roku ubiegłego o 11 milionów złotych, co powoduje, że ogólnie wpływ do budżetu w zakresie podatkowym z budżetu centralnego wyniesie
więcej o 327 milionów złotych, czyli powinno nam wpłynąć 708 milionów złotych. Pozostałą pozycję naszych dochodów stanowią również dotacje i subwencje. Tutaj chcę zaznaczyć, że ustawa wprowadziła brak subwencji oświatowej, natomiast wprowadzona została subwencja ogólna, która jest tak naprawdę określona na podstawie potrzeb danych samorządów, czyli potrzeb w zakresie potrzeby wyrównań, potrzeby edukacyjnej, potrzeby rozwojowej, ekologicznej i wyrównawczej. W związku z czym tutaj mamy ubytek znaczący, ponieważ do budżetu w roku następnym nie wpłynie subwencja oświatowa, co spowoduje, że subwencja ogólna jest niższa i zabraknie nam 290 milionów w tej pozycji w stosunku do roku 2024. Więc określamy ten plan na poziomie 264 miliony złotych. Natomiast pozostałe dochody bieżące, takie jak podatki lokalne, tutaj w szczególności podatek od nieruchomości, tu zauważamy, że dynamika będzie przyrostowa, chociażby ze względu na przyrost samej bazy podatkowej. I również opłaty tutaj planujemy je na poziomie bieżącego roku, czyli na poziomie 102 milionów złotych. Pozostałe dochody operacyjne sięgną wartości blisko 140 milionów złotych, czyli tego samego poziomu, co planujemy do wykonania w roku 2024. To jeżeli chodzi o dochody bieżące, natomiast dochody majątkowe, to co zostało tutaj wspomniane, będą składać się również ze sprzedaży naszego majątku. Szacujemy, że taka sprzedaż powinna być wykonana na poziomie około 20 milionów złotych, czego te dochody, to jest oczywiście szacunek przyjęty na rok 2025, powinny zamknąć się wartością 79 milionów złotych. I tutaj Państwu dopowiem, że wartość dochodów majątkowych będzie zależała też od podpisanych umów na dofinansowanie projektu, czyli tych wpływów, które będą miały szansę być w roku 2025, ale możemy je ująć tylko wtedy, kiedy takie umowy zostaną podpisane. Najwyższa pozycja wydatkowa budżetu to oświata. Tu przeznaczamy na nią 716 milionów złotych. Kolejną pozycję stanowi działalność społeczna, to 172 miliony złotych. Administracja publiczna, tu chcemy przeznaczyć 131 milionów złotych. Transport i łączność, 108 milionów złotych. Gospodarka komunalna, 107 milionów złotych. Jeżeli chodzi o sport, to 47 milionów złotych. Gospodarka mieszkaniowa, 46 milionów złotych. Obsługa długu sięgnie 40 milionów złotych. Bezpieczeństwo, 39 milionów złotych. Kultura, 30 milionów złotych. Jeżeli chodzi o jednostkę naszą budżetową ZOO, planujemy tutaj wydać 23 miliony złotych i pozostałe wydatki bieżące, te pozostałe działy mniejsze, będą stanowić ogółem 17 milionów złotych.